Gadżeciarskie sprzęty kuchenne to jest coś, co lubię Wam pokazywać, a dzisiaj znalazłam coś dla miłośników dobrze zaparzonej herbaty. Popatrzcie, jakie rozwiązanie. Mamy czajnik z funkcją ustawiania temperatury od 40 do 100 stopni, żeby idealnie dopasować temperaturę wody do zaparzenia herbaty. Zobaczcie, co mamy w środku. Sitko, takie bardzo ładne stalowe, co ważne, o bardzo drobnych oczkach. Dlaczego to jest ważne? Bo ja lubię na przykład wypić nie tylko dobrą zieloną herbatę, ale też bardzo lubię, zwłaszcza zimą, tak zwanego rooibosa, czyli czerwony krzew. I rooibos jest bardzo cieniutki, delikatny, to są takie maleńkie kawałeczki, takie igiełeńki. I one się, mam wrażenie, nie wydostaną z tego sitka, co już jest dobre. Co jeszcze jest dobre? Zobaczcie. Tutaj odpalamy sobie panel sterujący czajnikiem, tak? Wybieramy sobie temperaturę, do której chcemy zagrzać wodę. Oczywiście na wstępie gotujemy wodę normalnie do 100 stopni, tak? Ale później, jeśli chcemy zaparzyć zieloną herbatę, no to ustawiamy sobie temperaturę 80 stopni. Widzicie, co 5 idzie, tak? 7, 5, 8, 5, mogłabym wziąć 90, zjeżdżając w dół. Popatrzcie, ta temperatura idzie płynnie co 5 stopni. Po co mi jest woda na przykład w temperaturze 40 stopni, możecie spytać. Rodzice maleńkich dzieci wiedzą po co, prawda? 40 stopni to jest temperatura wody, którą potrzebujemy do zmieszania z mlekiem dla dziecka, tak? I jeszcze jedna dobra rzecz. Po zagotowaniu wody i ostudzeniu jej, powiedzmy do tych 80 stopni, możemy ustawić czas parzenia herbaty. Czyli jeśli chcemy parzyć herbatę przez 3 minuty, to ustawiamy sobie 3 minuty, i potem mamy sygnał dźwiękowy, który nas powiadomi, ok, wyciągnij teraz sitko z herbatą, twoja herbata jest zaparzona. Mało tego, ten panel jest w stanie zapamiętać wasze ulubione ustawienia. Dobrze, zagotujemy wodę i zaparzymy herbatę. Ja się zatrzymałam na 1,5 litra, ale pojemność czajnika to 1,7 litra. Proszę bardzo. No i teraz dawaj, jedziesz do setki i bum. Woda ma w tej chwili temperaturę 100 stopni. To nie jest dobra temperatura do zaparzenia zielonej herbaty, więc ja sobie zaparzę herbatę świąteczną, piękną, aromatyczną, czarną, z różą, z hibiskusem. O, zanurzamy sitko bezpośrednio w czajniku. I teraz możemy sobie ustawić czas parzenia herbaty, tak? O, proszę. No i już. Ale jeśli chcemy skorzystać z funkcji utrzymywania herbaty w cieple, my sobie możemy ustawić czas nawet do 40 minut. I to będzie czas, kiedy ta herbata tutaj będzie stała w cieple. Herbata się parzy, a ja powiem Wam tylko, że dla wielbicieli idealnych tostów mam taki toster, który rozpoznaje kolor i rodzaj pieczywa. A dla tych, którzy lubią cudowną, aromatyczną, fajną kawę, mam jeszcze w propozycji taką maszynę do kawy. To jest wszystko oczywiście tej samej firmy, po to, żeby te sprzęty się idealnie uzupełniały również wyglądem w kuchni, bo dla niektórych ma to znaczenie.